Minęło kilka minut, właściwie około 8 minut. Ta mieszanka zaczęła już się gotować, czyli mamy już temperaturę tutaj według tego mojego termometru, który może nie jest doskonały, ale generalnie mamy temperaturę w granicach 115 stopni. I co teraz robimy? Zmniejszamy ten gaz praktycznie, aby on nie podnosił dalej nam temperatury, ale cały czas ta mieszanka się gotowała, tak? Czyli to po prostu ma tak delikatnie właśnie gotować się. Też mówię, nie przesadzajmy, bo żeby nie uzyskać właśnie tej wysokiej temperatury. Tutaj pilnuję. Mniej więcej to pokazuje mi 110. Według tego dążymy do 115. Nie wiem, czy to będzie widać. Naprawdę jest na bardzo małym gazie. Jeżeli u Was kuchenka, no u mnie, nie wiem, czy ona akurat będzie trzymać tak niską temperaturę. Myślę, że zmienię po prostu palnik. A do czego zmierzam? Ta temperatura 120 maksymalnych, czyli tam u nas około 115, jest wymagana, aby ta mieszanka po prostu nie karmelizowała i że ten poziom HMF-u nie był za duży. Delikatnie to ma właśnie tak właśnie ma delikatnie pracować, tak? I teraz to jest bardzo ważna rzecz, żeby uzyskać te ciasto w dobrej jakości, potrzebujemy rozbić te cukry, które są w sacharozie, czyli sacharozy jako dwucukier, rozbijamy na glukozę i fruktozę. I zrobimy to najprostszą metodą inwersji kwasowej. Potrzebujemy ocet jabłkowy. Lubię jabłkowy, ale może być zwykły ocet. Zalecam jednak jabłkowo, ma troszkę więcej tak, jakichś tam elementów czy czegoś. I jeszcze jedno ważne, ocet jabłkowy, tam było przy candy board, ja o tym będę jeszcze mówił, powoduje, że pszczoła traktuje to jako pokarm, nie traktuje jako śmieci. Jeżeli zrobicie sam cukier z wodą, podacie pszczołom takie ciasto bez octu, one potraktują to generalnie jako śmieci, w większości wypadków wyniosą to z ula. Na 3 kg cukru, 550 ml wody dajemy łyżkę stołową winegaru, czyli tam octu winnego. Ja daję zawsze troszeczkę więcej, nie masz takiego znaczenia. Słuchajcie, i to mieszamy, tak? To mieszamy, to się ładnie nam zagotowuje. Ta mieszanka, ona nie może za mocno bulgotać, aczkolwiek musi być taki właśnie, tak jak tu widzicie, ta temperatura jest idealna. Lekko, delikatnie gotujący się syrop. I ten syrop generalnie gotujemy 20 minut. To jest też ważne, żeby też tego czasu nie przekroczyć. Ja około 2 minut rozmawiałem, także 2 minuty odejmę, 18 minut. Za 18 minut ten syrop zdejmujemy z ognia i studzimy. I też jest bardzo ważne, z termometrem studzimy, aby temperatura nie spadła nam poniżej 80 stopni. Staram się te 80 stopni utrzymać na syropie. I następnie przy temperaturze 80 stopni wrzucimy do miksera, żeby rozbić kryształy i dodamy wtedy olejki trawy cytrynowej i olejki drzewa herbacianego. Można też dodać olejek miętowy, tak? Tutaj mięty pieprzowej. Tu kto co lubi, generalnie używa właśnie trawę cytrynową i drzewo herbaciane. Trawa cytrynowa, powiem taki trik, w przypadku kiedy produkujecie odkłady i wystąpi pożytek, pszczoły niechętnie jedzą syrop, tak? Bardzo niechętnie tutaj zmuszenie pszczół, aby korzystały z podkarmiaczki, a nie szukały nektaru, jest bardzo, bardzo trudne. Mówimy o okresach pożytkowych, tak? Dodanie kilku kropel olejku z trawy cytrynowej powoduje, że pszczoła więcej czasu spędza w podkarmiaczce, mniej czasu na pożytkach. To jest tylko przy produkcji odkładu czy produkcji matek, tutaj taki trik, natomiast reszta, no wiadomo, nie będziecie tego wykorzystywać, jeżeli pozyskujecie miód. Wracamy za 20 minut, przelejemy, schłodzimy, przelejemy i pokażę, jak to dalej, dalsze produkty, jak to wykorzystać. Dzięki.